Adam, co tam pijesz? Wodę. Na pewno? Można spróbować. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś znieczulenie. Nie. Magnez, żelazo, glukoza. Dobra. Słuchaj, otwieramy pokrywę silnika, robimy obsługę. Mhm. Okej. Adam, szybciutko przypominamy. Zbiornik wyrównawczy do układu chłodzenia silnika. Przy chłodnicy tutaj. Jak sprawdzamy stan? Między minimum a maksimum tutaj. Zbiornik wyrównawczy do układu hamulcowego. Tutaj. Jak sprawdzamy stan? Między minimum a maksimum. Zbiornik wyrównawczy do spryskiwaczy. Tutaj otwieramy klapkę i patrzymy na stan. W inny sposób sprawdzenia? Puszczamy spryskiwacze. Dobra, jak sprawdzamy olej w silniku? Tutaj. No, czyli samochód powinien być na płaskiej przestrzeni, tak jak tutaj. Silnik powinien być zimny, 2-3 minuty, żeby cały olej spłynął do miseczki olejowej. Wyciągamy wskaźnik magnetowy, przecieramy, wkładamy jeszcze raz i po śladzie oleju na wskaźniku magnetowym stwierdzamy, stwierdzamy ilość. Jak się okaże, silnika, że jest za mało? Dolewamy ten sam olej silnikowy według wskazania, ale nie ma tej metki. Ale dobra. Gdzie? Ten sam, który gdzie? Był użytkowany. Które miejsce wlewamy? Tutaj. Dobra. Dużym czarnym. Bardzo dobrze. A mam bardzo ładnie, obsługa jest prawidłowa. Zamykamy pokrywę silnika i przystępujemy do przygotowania do jazdy. No Adam, jeszcze raz, bo to pytanie. Przygotowujemy się profesjonalnie czy zwyczajnie? Ale jaka jest do różnica? Jazdy. A różnica? Profesjonalnie jest lepiej. To profesjonalnie. Dobrze. Dobra. Nie mam zapiętych pasów. Drzwi otwarte z prawej strony. Tak, zaraz zamknę. Bardzo nie, nie ruszymy z czerwoną kontrolką, bo się na to nie nabiorę. Pas się nie skręca. Tu sterko jest dobrze. Boczne. A ładnie samo. O, troszeczkę. No, tego nie zobaczę. Dobra. No. Poczekaj, zaraz cię pomogę, żeby nie było. O, no, trochę za bardzo samochód widać, więc. No, chcemy oglądać bok. Fragment samochodu ma być, a nie cały bok. No i można, możemy startować. Jak jesteś gotowy na 100%, to proszę. No tak na 90, ale. Dobra. Wolałbym na 100. Spróbujemy. Dobra. Upewniamy się, czy możemy jechać i jak jedziemy. W prawo pojedziemy. W prawo. No to jedyneczka, kierunkowskaz, podjeżdżam, bo nie widzę. Dobra. Jeszcze podjeżdżam. Ja cię zatrzymuję. Skąd? Ja cię zatrzymałem teraz. Dobrze. Nie pozwolę ci jechać, dlatego że się nie przygotowałeś do jazdy na 100%. Okay. A miałeś na 100%. Dobrze. Czegoś nam brakuje? Upewnienia się. Było? Było. Nie to, nie o to chodzi. Kierunkowskaz był. Wracamy do tematu przygotowania do jazdy. Czyli tego błędu, powiedziałeś, że byłeś przygotowany na 90% i faktycznie byłeś na 90%, a masz być na 100%, no, więc czegoś ci zabrakło. Adam, nie możesz jechać, nawet tutaj się nie przymierzaj do jazdy. Czegoś ci brakuje. Ręczny jest. Płyn, pomarańczowa kontrolka. A to nie, czegoś innego. Światła są. No. Bieg. No, ręczny to się od zaraz. No nie wiem. No nie wykombinuję. Nie wykombinujesz? Nie. Mamy pasażera? Pasażer ma zapis. A sprawdziłeś? Sprawdziłem, nie ma czerwonej ale kontrolki. Ale to nie zawsze będzie kontrolka zapiętych pasów dla pasażera. Co ty? No, masz obowiązek sprawdzenia bezpośrednio, jak kogoś wieziesz, czy ktoś zapiął pasy. Teraz widzisz. Teraz sprawdziłem. Nie, ty bezpośrednio masz się odwrócić i sprawdzić. Dobrze. A jak będziesz miał prawo jazdy i będziesz wziął z kolega albo dziewczyna, albo kogoś tam i policja cię zatrzyma i ten ktoś nie będę będzie miał takiego problemu, nikt nie chce ze mną jeździć. Dobra.
Dobra, Adam, zrozumiałeś ten błąd? Tak jest. Na egzaminie też ktoś może być z tyłu. Tak, może być obserwator. Dobra, dalej idziemy. Okej. Okay. Adam robi rozgrzewkę przed... Kurde, ale kopać to już nie musisz, Adam. Chciałeś, miałeś się rozciągać. Jest okej? Okay? Dobra, wchodzisz, ustaw pojazd. Dobra, i z tej pozycji, dobra, i z tej pozycji, Adam, startujemy. Edyta, nie podpowiadaj! Dobra, Adam, wyjdź. Wiem, że jest na marku do prawej. Ale raz, że to jest do prawej. Miałeś jakby tyle możliwości, tyle czasu. I co się wydarzyło? Powiedz mi. Zobacz, tu... No tak, ale nie dojechałeś. Troszeczkę do tyłu, trochę bardziej w lewo. Okej, do 3 razy sztuka. Jak do 3 razy sztuka? Teraz na spokojnie. Adam, spokojnie, spokojnie, nie śpiesz się, nie śpiesz się, Adam, spokojnie. No, przód jest bez zarzutu, ale stop. Ty nie możesz się ruszyć, dopóki się nie upewnisz. A ty, samochód się stacza i w tym czasie ty się upewniasz. Adam, no proszę cię. Nie możesz się ruszyć, upewniasz się i wtedy startujesz. Przyjąłeś, ale realizujemy. Nie śpieszysz się, wolno, a dokładnie, bo ty za szybko chciałbyś to wszystko. Adam, stop! Stop, Adam! Nie, widzę. Ale zaraz, to, że już, wiesz, za chwilę byś miał przerwany egzamin. Musisz się sam zatrzymać w takim momencie. Nie możesz doprowadzić do sytuacji, że no, przejedziesz przez linię, Adam, lub uderzysz w pachołek. No. Rozumiesz? Dlaczego tak na granicy błędu to robisz i masz przecież, widziałeś w prawym lusterku, że jesteś zbyt blisko, a nie reagowałeś kierownicą. Spokojnie z tym gazem też, proszę cię, Adam. Teraz znowu za bardzo na lewą wjechałeś, przejechałeś przez linię.
Tylko pamiętaj, Adam, jak się zatrzymasz, to już nie ma podjazdu. Adam, jak ty się zatrzymasz na sekundę, to już nie ma poprawek. Ty musisz powoli jechać do punktu zatrzymania. Od razu. No. Teraz było... No teraz dobrze, ale uwierz mi, że naprawdę zrobiłeś tak, że się zatrzymałeś sekundę i ruszyłeś. Ty nie możesz się zatrzymać. Jak się zatrzymujesz, to już jest koniec, tak? No tak. No. Z czym jest problem, Adam? Bo na tym najgłębszym łuku, gdzie wychodzisz na prostą, często jesteś blisko prawej. Tak. Ale teraz zachowałeś tą odległość od samego początku i miałeś później podobną cały czas. Walczyłeś o tą odległość, żeby nie była zbyt blisko i na tym to polega. Tak. I nie chodzi o to, żebyś to robił szybko. Mhm. Bo szybko to później wiesz, jak to wychodzi. No. Tak? Tak? Adam, to jest jeszcze do przerobienia oczywiście. I pojedziemy teraz na górkę, dobra? Okej. Dobra. No Adam, tylko spokojnie z gazem, nie szalej. Nie. Nie. Adam. Za mocno. No ale nie, no nie tak. Okay. Po pierwsze, nie taki wielki gaz, jeszcze niżej trochę. Adam. Koordynacja, jeszcze raz. No tak, tylko że wiesz o co chodzi? No to dobra. Za duży gaz był. I za późno puszczony. Oczywiście, skup się. Teraz tak. Jeszcze raz. Jeszcze. Dobra. Spokojnie. Pierwszy jest gaz, za chwilę dopiero sprzęgło. Trzymaj nogi, tylko. Jeszcze na górce jesteśmy. Aha, jest dobrze, raz. Jesteśmy na górce, bo ja chcę, żebyś to zrobił jeszcze raz. Dobrze, zaciągnąłeś ręczny. Mhm. A co, rzucamy bieg. I zobaczymy, co się dzieje z tymi pedałami. Pierwszy... Dobrze. O, można. No to teraz to ja rozumiem, tą górkę. No pierwsze. No ale Adam, to nie jest tak, pierwsze, drugi, wiem, trzeci, wiem. Dopiero ma za czwarty. Być od razu. To ma być od razu, koncentracja, skupienie i na spokojnie. Wystarczy, że puścisz hamulec, on sam odblokuje, pojedzie. Spokojnie. Adam, rozumiesz, o co chodzi? Tak. Nic nie szybko, nic nie raptownie. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Dobra, zawracamy i wyjeżdżamy z placu. Mhm.